Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy w parafii świętego Jacka. Gromadzimy się, aby uczestniczyć w liturgii świętej, która sprawowana jest w intencji za świętej pamięci Martę i Stefana Frąckowiak. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią przed Wielkim Postem. Czas mija, a jego wartość doceniają szczególnie ludzie chorzy, którzy często zmagają się o każdy kolejny dzień życia. Pamiętajmy, że dla nas chrześcijan największą chorobą jest grzech, a lekarstwem na grzech jest łaska Bożego przebaczenia, która daje możliwość przemiany ludzkiego życia i poczęcia szczęścia. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny, tęsknię się w niebo unosi dźwięk. O boskie serce, skarbie jedyny, wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. Nie chciej odrzucać modlitwy tej, bo twej miłości błagamy w niej. Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem swym. Ku Tobie oczy zalane łzami, z wielką ufnością zwrócone są. Ty się zlitujesz pewnie nad nami, bo Ty nie gardzisz pokuty łzą. Ku Tobie ślemy błagany głos, a On wróci od nas karania cios. Serce Jezusa, ucieczko nasza, zlituj się, zlituj nad ludem swym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie witam was wszystkich, bracia i siostry, zgromadzonych w świątyni, jak również w domach, przed ekranami naszych telewizorów czy komputerów, którzy z nami uczestniczycie. Witam dzieci, którzy są razem z rodzicami, młodzież, starszych. Witam również wszystkich chorych, którzy też modlicie się z nami. Cieszymy się bardzo, że mamy pozwolenie już od wtorku na więcej osób w kościele do 30%, jak było wcześniej. Dlatego będziemy mogli przeżywać nasze najbliższe msze święte już w większej ilości osób. Na początku tej mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Arona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Arona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą Ci. Tyś mą ucieczką i moją radością. Tyś mą ucieczką i moją radością. Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Tyś mą ucieczką i moją radością. Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy, rzekłem: wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi, radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Tyś mą ucieczką i moją radością.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto Słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą moje grzechy. Ukochani Chrystusie, siostry, bracia, jak widzimy w oparciu o dzisiejsze czytania, mowa jest o strasznej chorobie, która panowała za czasów Pana Jezusa. Dzisiaj już jest ona opanowana poprzez medycynę, ale kiedyś była bardzo powszechną chorobą. A więc trąd, o tym chcemy mówić. Jest to okropna choroba, która nie tylko pozbawia zdrowia, okaleczając ciało ludzkie, ale pozbawia chorego również tego, co stanowi istotny element naszego człowieczeństwa, relacje pomiędzy ludźmi. Jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w jaki sposób traktowano osoby chore na trąd. Musieli oni mieć rozerwane szaty, włosy nieuczesane, zasłoniętą brodę i mają wołać: nieczysty, nieczysty. Przypomina mi się obecna sytuacja, którą mamy, sytuacja pandemii wirusowej. Wygląda tak podobnie jak ten trąd. Mamy twarze
zasłonięte. Co prawda możemy się uczesać, nie musimy rozrywać naszych ubrań, nie musimy wołać, że jesteśmy nieczyści, ale relacje międzyludzkie zostały niestety przerwane. I brakuje nam tego. Brakuje nam spotkania z naszymi dziećmi, z naszymi wnukami, z naszymi dziadkami, z kolegami, koleżankami w szkole, z nauczycielami. Brakuje tej wspólnoty. Człowiek do tego jest przyzwyczajony. Moi drodzy, nieraz słyszeliśmy, że grzech jest czymś w rodzaju trądu, choroby duchowej. Pozobaczmy, że grzech też potrafi niszczyć. Niszczy relacje między Bogiem a człowiekiem, ale również między człowiekiem a drugim człowiekiem. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy popełniamy poważny grzech. Pierwsi nasi rodzice w raju, kiedy Pan Bóg zwrócił się do nich, zaczęli uciekać, chować się, kryć się przed Bogiem. A więc ucieczka. I kiedy Adam został zapytany, dlaczego to zrobił, zrzuca winę na Ewę. To nie ja, ona. Z kolei Ewa zrzuca winę na węża. To on mnie zwiódł i zjadłam. A więc rzucanie winy jeden na drugiego. Widzimy to bardzo dobrze wśród dzieci. Jeżeli któreś z dzieci popełniło jakieś zło, jakieś przestępstwo, to zrzuca winę na swojego brata albo na swoją siostrę. Ile razy to przeżywaliśmy w naszym życiu, kiedy byliśmy dziećmi. A więc widzimy, że podczas tej sytuacji, kiedy popełniamy grzech, kierujemy się ucieczką i zrzucaniem winy na kogoś. Niejako sami skazujemy się na życie poza obozem, poza Bożym światem. Tak właśnie działa grzech. Tymczasem Pan Jezus w dzisiejszym słowie wskazuje nam zupełnie coś przeciwnego. Mówi: nie uciekaj, nie chowaj się. Jeżeli popełniłeś grzech, przyjdź do mnie, przyznaj się, ja ci przebaczę. I choćby wszystko w tobie wołało o to, by do Boga się nie zbliżać, przyjdź. Przyjdź mimo tego, On cię uleczy. I trędowaty z dzisiejszej Ewangelii nie miał nawet prawa zbliżyć się do zdrowego człowieka, a jednak przyszedł do Jezusa. Przyszedł, uniżył się przed Nim i poprosił, by go uzdrowił. To samo my powinniśmy czynić, kiedy popełniamy grzech. Przyjść do Boga, upokorzyć się i prosić o uzdrowienie. Moi drodzy, zobaczmy, jaka była sytuacja, gdy idzie o świętego Piotra i Judasza, dwóch uczniów, dwóch apostołów Chrystusa. Oboje go zdradzili. Oboje się go zaparli.
I jeden tylko z nich został uzdrowiony, Piotr, bo się przyznał, bo poddał się konsekwencjom swego czynu. Judasz poszedł i się powiesił, a Piotr się nawrócił. Nie tyle się nawrócił, ale otrzymał od Chrystusa władzę nad Kościołem. Powierzył mu władzę nad innymi uczniami, ale również nad Kościołem, który stworzył, ustanowił. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy trędowaci. Nie ma wśród nas takich, których by grzech nie dotknął. Każdego z nas dotyka. Każdy z nas upada, bez wyjątku. Ale nie każdy chce się podnieść. Moi drodzy, prośmy dzisiaj Chrystusa, aby nas umocnił, kiedy niedługo rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, okres umartwienia, okres dodatkowej modlitwy. Mimo pandemii nikt nam nie zabroni pokutować, nikt nam nie zabroni się modlić, nikt nam nie zabroni pomagać biednym. To możemy czynić. Dlatego skorzystajmy z tej okazji, abyśmy, tak jak święty Piotr, się nawrócili. Uznali swoją winę, otrzymali przebaczenie. I może Pan Bóg ma dla nas jakieś specjalne zadanie do spełnienia. Starajmy się każdy dzień Wielkiego Postu przeżywać z Bogiem, blisko Jego serca. I prośmy Go o siłę, o cierpliwość, abyśmy w tym trudnym okresie wytrwali i abyśmy ostatecznie byli zbawieni. Amen. Wyznajmy teraz wspólnie swoją wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Skierujmy teraz nasze ufne modlitwy do Tego, który nie jest obojętny na ludzki los, ale nieustannie pomaga wszystkim, którzy proszą Go o pomoc. Za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoją posługą przyczynili się do nawrócenia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za ludzi nieuleczalnie chorych,
aby znaleźli potrzebną pomoc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za lekarzy i pielęgniarki, aby chorych umieli dostrzec cierpiącego Chrystusa i aby prawo pozwoliło im postępować zgodnie z własnym sumieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za świętej pamięci Martę i Stefana Frąckowiak, aby Chrystus przyjął ich do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych i wszystkich naszych parafian, abyśmy omijając zło, byli dla innych znakiem sprzeciwu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, byś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim w życiu zakonnym dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Boże, Ty zawsze potrafisz dostrzec nasze potrzeby. Bądź uwielbiony za miłość, którą obdarzasz wszystkich, którzy jej potrzebują. Tobie chwała teraz i na wieki. Amen. Boże, w dobroci błogosławiony jesteś, Panie Boże, przebrany, żadnym językiem nie wypowiedziany. Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, poszanowania, chwały uczciwości. Ciebie czczam, pragnę i ważę samego. Nad wszystkie dobra Tyś u serca mego. Najwyższe dobro, najwyższe dobro Tyś w najwyższej cenie. Sam jeden u mnie, sam jeden u mnie nad wszystko stworzenie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, niech ta ofiara oczyści nas i odnowi, i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty
Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marcelim oraz sam duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Jackiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Ciało krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, którą otrzymamy, będziemy przyjmować i nam pomogło osiągnąć życie wieczne. Panie Jezu Chryste, nie przyjęcie ciała krwi Twojej, niech się innym roku Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Amen. Radosną nucąc pieśń, Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz, rodzinom bratnią czynisz w nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
zmiłowanie dało wolność nam. To Twoje zmiłowanie dało wolność nam. Chwalimy święte imię Twe, jak uczyłeś nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Módlmy się. Posileni na uczcie eucharystycznej prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego chleba, który daje prawdziwe życie, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy. Kilka ważniejszych ogłoszeń duszpasterskich. Tak jak zapewne wszyscy słyszeliśmy, że nasz region Ottawa wszedł do pomarańczowej zony, a więc mamy pozwolenie, że możemy mieć 30% obecności ludzi w kościele, a więc tak jak było przed kilkoma tygodniami. I my będziemy kontaktowali się z Wami telefonicznie bądź przez e-mail, informowali, kiedy można przyjść na mszę świętą. A więc już od wtorku na mszę wieczorną może być 30% ludzi w kościele. W środę popielcową chcemy mieć dwie msze święte o godzinie 10 i o godzinie 19. Rozpoczynamy 40-dniowy okres Wielkiego Postu. W środę popielcową, tak samo Wielki Piątek, obowiązuje wszystkich dorosłych post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Na czym to polega? Że spożywamy 3 posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Jest to post ilościowy. Natomiast wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia bez górnej granicy wieku. A post ilościowy obowiązuje od 18 roku do 60 roku życia. Adoracja Najświętszego Sakramentu, tak jak w ubiegłe niedzielę, dzisiaj również od godziny 2 do godziny 5 jest okazja do spowiedzi świętej, prywatnej modlitwy, jak również przyjęcia komunii świętej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomagają w naszej parafii przy różnych okazjach, poświęcając swój czas, służąc naszej wspólnocie. Bóg zapłać za ofiary złożone na naszą parafię w ubiegłą niedzielę, 7 lutego. Zebraliśmy wyjątkową sumę ponad 4000 dolarów. Bóg zapłać. Widać, że w tym trudnym okresie pandemii wirusowej wspieramy nasz Kościół, bo wiemy, że nie jest łatwo. My też rozumiemy, że naszym parafianom również jest ciężko, bo niektórzy utracili pracę,
Niektórzy zostali ograniczeni w swojej wykonywanej pracy. Jakoś to wszyscy wspólnie musimy przejść. Zmiany w naszym biurze parafialnym, gdy idzie o personel, pragniemy bardzo serdecznie podziękować pani honoracie Waluś Retel za roczną pracę w biurze parafialnym w zastępstwie, za jej radosną służbę dla Boga i ludzi. Niech Pan Bóg błogosławi jej i jej rodzinie. Bóg zapłać. Obecnie w biurze pracują jako sekretarka siostra Agnieszka Pal, jako księgowa Magda Bronowska. Biuro parafialne jest zamknięte, ale można kontaktować się telefonicznie we wtorki, środy i w piątki. W innych dniach proszę zostawić krótką wiadomość, o co chodzi i do kogo ta wiadomość jest kierowana. Po mszy świętej można odebrać swoje rozliczenia do podatku, tak zwane income tax receipts. Są w przedsionku kościoła, jak również osoby, które przyjdą na adorację Najświętszego Sakramentu, też taką możliwość będą miały. Myślę, że to są nasze takie ważniejsze ogłoszenia duszpasterskie, a jeszcze dokładne dotyczące Wielkiego Postu, to przekażemy wam w najbliższym czasie. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pod Twą obronę, Ojcze na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Przytoń spokojna, czy huczą fale, gdy Ty swe dzieci w swej opiece masz. Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.